Przeglądając TikToka trafiłem na gościa, który zawodowo zajmuje się ożywieniem takich figurek kolekcjonerskich. Nie mogłem przejść obojętnie. Zaplanowałem, że animacja zajmie mi max 3 godzinki. Myliłem się. Było ich ponad 6. I żeby dojść do zadowalającego efektu, zrobiłem 6 podejść. Głównym problemem, wydaje mi się, była tutaj jakość samego plastiku, z którego została wykonana nasza figurka. I swobodne animowanie części ciała było niezłym wyzwaniem.